co dalej w życiu nie robić, żeby nie popełnić tego samego błędu, tak? I obserwowałam i tak zastanawiałam się, kurczę, no wyszedł z takiego domu niebogatego, sam gdzieś zarobił, kupił te samochody, zaczyna budować dom. Skoro jemu się udało, dlaczego ma się mnie nie udać? No nie trawię tych hejtów, z którymi też się zmierzam, tak? Bo ludzie myślą, widzą piękną kobietę, zadbaną, elegancką, no to leży, pachnie, facet ją utrzymuje. Jest takie, tak mówią o Polakach, tak? Że jak jednemu Kowalskiemu ma 10 krów, to sąsiad robi wszystko i się modli, żeby chociaż dwie mu zdechły. A Amerykanin, jak widzi, że sąsiad ma 10 krów, on zrobi wszystko, żeby mieć ich 11. Tak. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Monika Chwajoł. Witam serdecznie. Witam Cię, Monika. Cześć. Cześć. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłaś się dzisiaj wziąć udział w moim wywiadzie. Monika jest znana głównie z programu Królowe Życia, ale no jest... O, znowu. No tak, taka jest prawda. Ale jest też piosenkarką, bizneswoman, zajmuje się wieloma rzeczami. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać na temat Twojej kariery, ale od początku zaczynamy. Jak się potoczyła Twoja kariera? Czy miałeś zdolności takie biznesowe, wokalne już w dzieciństwie? Wiesz co, nigdy w ten sposób nie myślałam. To tak samo jest, jak zadają mi pytanie wielokrotnie osoby, jak odnieść taki sukces, jaki ja odniosłam, w jaki sposób. Zadają mi pytania, jak zarobić pierwszy milion. Kurczę, nie myślałam w taki sposób. Ja myślałam, żeby robić rzeczy, które kocham. Kiedyś no, było bardzo ciężko, tak? Było inaczej. I chciałam zawsze stworzyć firmę i ludzi, których chciałam zatrudnić, stworzyć coś takiego jak własna oaza domu. I tutaj chciałabym się dobrze czuć w każdej działalności, którą prowadzę. No i wydaje mi się, że dzięki temu, że jestem zawsze uśmiechnięta, pozytywna, jakiś tam, wiesz, troszeczkę, jak to mówią, gwiazdka mi sprzyja, że mam smykałkę do biznesu, samo się potoczyło. Także, wiesz, to jest taki moment, w którym biorę udział w wielu wywiadach, każdy mi zadaje to pytanie i szczerze mówiąc powiem Ci tak uczciwie, że w tamtym roku miałam pierwszy jakiś taki większy wywiad, gdzie zadali mi to pytanie i tak naprawdę sobie siadłam wtedy w domu przy kawie i sobie myślę, kurczę, no rzeczywiście, może nie, że osiągnęłam sukces, tak, ale no w pewnej mierze, biorąc pod uwagę to, gdzie jestem, gdzie się znajduję i co robię, no można nazwać sukcesem, tak? Własnymi rączkami, z pomocą męża osiągnęłam to, co osiągnęłam i naprawdę jestem nie tylko z tego, ale z siebie jestem dumna, że... Ale zajęło mi to trochę czasu, jasne. Widzisz, lata lecą. Nie no, jesteś młodą kobietą. Masz jeszcze duże perspektywy jeszcze przed sobą i artystyczne, dużo. I biznesowe. Powiedz mi, czy jesteś w jakiejś szkole biznesowej? Nie. Pracowałaś wcześniej u kogoś? Jak to się zaczęło? Czy od wiesz razu? Co, ja zaczęło się w ogóle ciężko, tak? Bo ja to wielokrotnie mówiłam, ja się do tego przyznawałam. Ja miałam 15 lat, kiedy zaczęłam, poszłam do pierwszej pracy. Nie, że chciałam zarobić na, tak, teraz nastolatki chcą iść we wakacje, zarobić na pierwsze kosmetyki, pierwsze spodnie. Ja po prostu nawet w ostatnim też wywiadzie powiedziałam, ja byłam, poszłam do pracy po to, żeby zarobić na chleb, tak? No i wiesz, obserwowałam bacznie, strasznie obserwowałam. Tak sobie wspominam, powiem Wam teraz, jak jadę swoimi wymarzonymi samochodami. To było w ogóle dla mnie zawsze marzenie mieć sportowy samochód. Jak jadę tak ulicami Krakowa i patrzę na tych ludzi stojących na przystanku, jedni smutni, drudzy oczywiście w telefonach, inni jeszcze inny wyraz twarzy, to tak wspominam siebie, powiem Ci, sięgam pamięcią wstecz bardzo daleko, jak ja stałam na przystanku. Pół kilometra szłam... 3:40 na autobus, nad ranem, tak? Prawie w nocy, 3:40, pół kilometra na nogach. Czy było upał, czy była zima, po to, żeby wsiąść, dawniej nie było takich komunikacji jak teraz busy, że jeżdżą ci co 15-20 minut, żeby wsiąść w przysłowiowy PKS, jak za dawnych czasów, przesiąść się w kolejny autobus, kolejny przystanek i tak sobie patrzę, kurczę, zastanawiam się, które z tych osób, bo dużo młodych stoi na przystanku,
uda się im to, co mnie, nie? Oczywiście życzę każdemu, bo naprawdę ja uważam, że jeśli każdy robiłby to, co kocha, miał w miarę ustabilizowane życie prywatne i takie, gdzie może sobie pozwolić na wakacje, na jakiś swój samochód, swój dom wymarzony, naprawdę ludzie byliby szczęśliwi. To oczywiście, no i ja mówię, nigdy nie byłam zawisna, nigdy nie byłam zazdrosna, zawsze no nie trawię tych hejtów, z którymi też się zmierzam, tak? Bo ludzie myślą, widzą piękną kobietę, zadbaną, elegancką, no to leży, pachnie, facet ją utrzymuje. Mylne myślenie, tak? No takim myśleniem to naprawdę te kobiety, które w ten sposób myślą, daleko nie zajadą, tak? No, wiesz, ja obserwowałam tych biznesmenów w dawnych czasach. Ich naprawdę można było poobserwować. Teraz to masz co chwilę auto piękne, takie, inne. Oczywiście. Kiedyś naprawdę wyjechał polonez, no to już ktoś był wow, bo miał poloneza. Jeszcze karo to już w ogóle, tak? Jak wyjechał Mercedes beczka, to już był szejk, słuchaj, tak? Nie obserwowałam, strasznie obserwowałam tych ludzi i tak zastanawiałam się, jednego dopytywałam, a czym się zajmuje, a jak to, wiesz, w kontekście takim, że ja jestem taką osobą, która sama się uczy. Na własnych błędach nigdy nie uważam, że to jest jakaś porażka. To jest po prostu rzecz, która nauczyła mnie, co dalej w życiu nie robić, żeby nie popełnić tego samego błędu, tak? I obserwowałam i tak zastanawiałam się, kurczę, no wyszedł z takiego domu niebogatego, sam gdzieś zarobił, kupił te samochody, zaczyna budować dom. Skoro jemu się udało, dlaczego ma się mnie nie udać? Zawsze bacznie obserwowałam. Zawsze się spotykam też z ludźmi i zastanawiam się i rozmawiam, bo jestem bardzo otwartą osobą. Tak jak widzisz dzisiaj, pytałam się, czym się zajmujesz, jakie masz firmy. Nawet ci powiedziałam, kurczę, no super biznes, tak? I już ci powiedziałam, co można by było tak nowego wymyślić, tak? Nie na zasadzie, że jak to mówią... Wiesz, jest takie przysłowie, mnie kiedyś taki starszy człowiek, który bardzo dużo lat mieszkał w Ameryce, powiedział, jest takie, tak mówią o Polakach, tak, że jak jednemu Kowalskiemu ma 10 krów, to sąsiad robi wszystko i się modli, żeby chociaż dwie mu zdechły. A Amerykanin, jak widzi, że sąsiad ma 10 krów, on zrobi wszystko, żeby mieć ich 11. Tak. I czy to nie jest fajne? Oczywiście. On będzie miał 11, sąsiad będzie dążył, żeby mieć 12 i dążą do sukcesu, a nie do tego, żeby komuś było gorzej. Tego nie rozumiem. Uważasz, że własna firma jest właśnie taką metodą na osiągnięcie sukcesu? Czy poszłabyś dzisiaj, jakby ci zaoferowali jakąś bardzo wysoką stawkę do kogoś do pracy? Wiesz co, jakby mi zaproponowali na dzień dzisiejszy dobrą, wysoką stawkę, jak najbardziej, że mogłabym pójść, ja bym się wszędzie odnalazła. I powiem ci, przez 10 lat pracowałam w jednej firmie, bardzo ciężko nam się było rozstać, bo no jednak ja się strasznie przywiązuję do ludzi, tak? Jestem też taka... Zawsze ta, ja mówię, gęba mi się cieszy. Staram się, żeby ten humor był. Nie lubię kłótni. Jeśli jest coś źle, a wiadomo, nigdy nie ma idealnie, no to wiadomo, mówię prosto z mostu jak jest. Nie każdy lubi taką szczerość, natomiast no staram się tym sposobem bardziej łączyć z ludźmi, dlatego że mówiąc szczerze, może na chwilę ktoś pomyśli, a wymądrza się i tak dalej, no jakby była na mojej sytuacji. Też byłam pracownikiem, też byłam w tej sytuacji, tak? Natomiast no, skoro ludzie pracują u mnie po kilkanaście lat, są tacy, którzy od początku pracują ze mną, jak otworzyłam firmę, no to myślę, że o czym świadczy. No chyba nie jestem aż taka zła. W którym roku otworzyłaś pierwszą działalność gospodarczą? Wiesz co, w 90... Nie, czekaj, w 2005. I co to było? Utrzymywanie czystości w obiektach użyteczności publicznej, czyli sprzątanie w blokach, sprzątanie w urzędach skarbowych, w ZUS-ach, ścinanie żywopłotów. Jak to szło? Ja tą firmę mam do dziś. Aha. Ja nigdy żadnej ze swoich firm nie zamkłam. Jasne. Ja tą firmę mam do dziś, tą firmę otworzył ze mną właśnie mój mąż. Otworzyli kiedyś też wspólnicy, z którymi do dzisiaj się bardzo przyjaźnię, natomiast właśnie oni dostali mega lukratywną, jak się to mówi, propozycję pracy. Jedni na Śląsku, drudzy kolega w Warszawie, no i stwierdzili, że chcieliby rezygnować ze spółki, bo wtedy mieliśmy spółkę i iść po prostu do... No bo mają taką propozycję, że byłoby grzechem im... Nie do odrzucenia. Dokładnie. No nie wiem, im się dobrze wiedzie, pracując u kogoś przez tyle lat, mnie się też dobrze wiedzie,
przyjaźnimy się do dziś. I super. Rozstaliście się w zgodzie, w pokoju, więc widzisz, to nie do końca jest tak, że mając swoją firmę, możesz być tylko szczęśliwy. Mając dobrego pracodawcę, będąc zadowolonym z tego i z wypłaty przede wszystkim, bo no, nie oszukujmy się, ludzie nie pracują za darmo. Oczywiście. I musi być i przyjemność, i w portfelu musi się zgadzać. Też ludzie potrafią być szczęśliwi. To są ludzie wykształceni, którzy no, w 2005 założyliśmy spółkę, w 2000 chyba, nie wiem, w 2007 dostali propozycję, rozstaliśmy się i do dziś pracują w tych firmach, więc... Na etacie się chyba łatwiej pracuje, bo wiesz, jesteś 8 godzin w pracy i zapominasz trzaskać drzwiami, idziesz do domu, masz zmartwienia z głowy. No, mi się czasem marzy. Człowiek, który prowadzi firmę, jest w pracy 24 godziny na dobę. Ja to zawsze mówię, jesteś niewolnikiem w swojej firmie. No i tak oczywiście. Tylko tak sztuką jest poukładanie takiej firmy, żeby można było na jakieś wakacje pojechać i tak dalej, tak? Tak, to jest, to graniczy, niektórzy twierdzą, z cudem, natomiast myślę, że jak mamy fajnie poukładany grafik, to jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć. No ja zajawkę, jak wiesz, jest tworzenie piosenek, śpiewanie, teraz zaczynam. No właśnie, bo to jest twoje hobby bardziej, tak? Tak, to jest moje hobby. Ja to zawsze powtarzam. Jedni jeżdżą na rowerze, drudzy chodzą po górach. Trzeci mają, nie wiem, hobby przeczytanie x książek w ciągu roku. Moje hobby jest takie, zawsze jak byłam małą dziewczynką, brałam, słuchaj, łyżkę, taką warzechę drewnianą albo chochlę i śpiewałam babci, tak? To była taka moja zabawa. A druga zabawa była, że byłam nauczycielką. Zawsze babci dawałam dwóje, bo wtedy były dwóje. Zawsze babcia nic nie umiała, chociaż lepiej umiała tabliczkę mnożenia wtedy niż ja. I to były dwie takie moje hobby, które zawsze mówiłam, że... Kurczę, chciałabym być piosenkarką albo nauczycielką, zwłaszcza nauczycielką WF-u, bo ja strasznie lubiłam AWF. Zawsze chciałam studiować na AWF-ie. Nie udało mi się. Długie lata nad tym ubolewałam, że nie miałam możliwości. Na studia prywatne mnie nie było stać. Na dzienne niestety nie było możliwości, ponieważ musiałam iść do pracy. Ale to, co było, już było. Minęło. To sene vrati. Jasne. Jak się osiąga sukces jako piosenkarka? Jak to zrobić, żeby osiągnąć taki sukces? Też o tym nie myślę. To po prostu samo przyszło. Ja jestem... Ale od czego zaczęłaś? Nagrałaś piosenkę, wrzuciłaś na YouTube'a? Nie, wiesz co, ja zaczęłam od tego, że zostałam w ogóle zaproszona przez pewien zespół do takiej współpracy z nimi, żeby zrobić taki duet. Jechałam autem, nagrywałam coś tam na, wiesz, na social media, śpiewałam sobie. Jeszcze mówię, każdy śpiewać może, jeden lepiej, drugi gorzej. No i gdzieś dostałam informację od nich, czy byłaby możliwość, że jestem w ogóle mega zakręcona, pozytywna i tak dalej, czy byłaby możliwość po prostu nagrania takiego duetu z nimi. Chwilę pomyślałam, odpisałam, wymieniliśmy się później telefonami i mówię, no okej, to stwórzmy coś fajnego. Oni chcieli stworzyć piosenkę taką typowo o mnie, tak? Bystra, charyzmatyczna, nie? Więc zrobiliśmy tą piosenkę bodajże dwa chyba lata temu. No i powiem wam, że ja tam wtedy stwierdziłam, to jest chyba moje nowe hobby. To jest moje nowe hobby i tak się zaczęło. No ale to była tylko jedna piosenka z nimi stworzona? Z nimi było tak, jedna duet i później do ekipy, która nam właśnie robiła, montowała i nagrywała teledysk, zadzwoniłam, bo sami stwierdzili, że super power, energia i w ogóle bardzo fajnie się ze mną pracuje. Zadzwoniłam, Tomek, słuchaj, dasz radę nagrać dla mnie klip? Monia, no kiedy chcesz, tak? No to okej, dobra, to pomyślę. No i stworzyłam pierwszą piosenkę, później drugą, trzecią, czwartą. Potem stwierdziłam, okej, zrobię 12 piosenek, wydam płytę. W międzyczasie zaczęły się inne jakieś propozycje, wrzucałam to na YouTube'a. Nagle zaczęły te piosenki wskakiwać czasem do radia, teraz bardzo często w telewizji, w jednej, potem w drugiej. Nagle zaczęły się propozycje jakieś koncertowe. To się samo po prostu kręci. Jeśli ja uważam, że jeśli robisz coś, co kochasz i nie naciskasz na to na zasadzie, Boże, musi się udać, ja muszę mieć milion wyświetleń tak, na YouTubie. Ja mam totalny laj do tego. Czyli bez ciśnienia, bez niczego. Ale widzisz, no jestem tego przykładem, że nie mam ciśnienia, nie mam jakichś milionowych wyświetleń na YouTubie danej piosenki, a grają mnie w telewizji, tak? Jeżdżę na koncerty, zostaję zapraszana. Oczywiście nie wszędzie biorę udział, bo ja nie mam czasu na to. Coś za tym jest. Natomiast ja robię takie całe show. Ja się tym bawię i wydaje mi się, że najbardziej te osoby chyba
to pokochały, że no dobrze się czują też w moim towarzystwie. Okej, ale wracając do tego właśnie, jak postanowiłeś nagrać pierwszy ten teledysk, zadzwoniłaś do gościa, mówisz, nagrasz mi teledysk, tak. Czyli co, ułożył ci słowa, melodię, wszystko, nie, czy jak Tomek się zajmuje w ogóle, Tomek się zajmuje tylko i wyłącznie nagrywaniem teledysków, czyli kręceniem wideo. Natomiast zadzwoniłam sobie do kolegi i mówię, słuchaj, bo chcę sobie zrobić swoją piosenkę, jakąś taką fajną, skoczną i tak dalej. On mówi, wiesz, żebym cię widział w jakimś romantiko i w ogóle, no okej, jakaś tam mega romantyczna nie jestem, nie? Ale mówię, dobra, no możemy romantiko nagrać. I ja mówię, spróbujmy jakieś słowa ułożyć i tak dalej. I on mówi, słuchaj, to ja dla ciebie mam pierwszą swoją propozycję i pierwszą piosenkę zrobiłam z kolegą. Pomógł mi napisać słowa. Później wynajęłam sobie osobę, która tworzy muzykę, bo ja muzyki, wiesz, nie tworzę, nie mam takich możliwości. No i zaczęliśmy to podśpiewywać, jak to wyjdzie. Pojechałam do studia, nagrałam, wyszło super, nagrałam teledysk i poszło. A drugą piosenkę, nie mogąc spać, bo ja niestety bardzo mało śpię, po 3-4 godziny max dziennie, oglądając po raz setny Rambo, jeden z takich kultowych filmów ze Sylwestrem Stallone, no coś tam mi po głowie świtało, nagrałam piosenkę do Weselicha. Czyli zupełnie, wiesz, jak to się mówi, tak. Tupy wyjęte, tak? Tu Rambo, tu Weselicho, tak. Tu się wódka leje, tu jest pani młoda, tu jest druhna, a tu Rambo walczy, tak? Więc wiesz, no połączenie mega. Piosenka, tekst wyszedł petarda, z życia wzięte w ogóle, cofnęłam się wstecz na wesele, które się chodzi do rodziny, do znajomych. Zadzwoniłam do, wtedy pamiętam, do Bartka Balcerzaka, czyli do osoby takiej, no jednej z lepszych w branży muzycznej, która tworzy. Mówię, słuchaj, mam tekst, potrzebuję coś takiego mega skocznego, takiego weselnego, wiesz, ja mogła na te wesela wejść, zaśpiewać i dla państwa młodej, dla pani, dla pana młodego, dla druhny, dla wszystkich, nie? No Bartek stworzył piosenkę, weszło jak masełko, kolejny klip i po prostu tak lecę. No tak, ale to, ta pierwsza twoja piosenka, którą stworzyłaś, ten teledysk, to równie dobrze to mogło być wtopa finansowa i to wszystko, bo równie dobrze mogło to nigdzie nie zagrać, mogło mieć parę wyświetleń i nie mogłeś na tym w ogóle nie zarabiać kasy. Ale ja dalej będę powtarzać, jeśli będziemy dalej myśleć typowo o zarabianiu, to, no tak, to nie przyniesie ci efektu. Natomiast ja to traktuję jak hobby. Czyli jak masz hobby podróżnicze i chcesz zwiedzić cały świat, to kosztuje 100 razy więcej niż nagranie takiego klipu. Więc ja to robię dla siebie, tak? Ja to nie robię typowo, żeby na tym zarabiać. A to, że się w tym momencie to przekłada inaczej w tym momencie, no to cóż, no to tylko Bogu dziękować. No pewnie, że tak. Jak jeszcze można na tym parę groszy zarobić, to trzeba Bogu dziękować. Co dało ci największą rozpoznawalność? Czy to był ten program Królowe Życia? Myślę, że chyba tak. Chociaż miło go wspominam, bo mówię, zawsze jakaś nowa przygoda. Myślę, że tak. Że, a jak w ogóle zaczęła się ta przygoda? Sama dostałaś telefon, czy trzeba było iść na jakiś casting? Ja dostałam zaproszenie do w ogóle pierwszego programu, takiego, który się nazywał Rodzinny Galimatias, z całą rodziną, taka wymiana rodzin. Więc to był mój pierwszy program, do którego dostałam propozycję. Tam pani właśnie z telewizji napisała przez Messenger z propozycją, później się z nią spotkałam, rozważałam. Ja powiedziałam, okej, nie ma problemu. Moje dzieciaki mówią, dobra, mama, fajna przygoda i tak dalej. Gorzej było z moim mężem, bo mój mąż nie jest zupełnie medialny, jego to nie kręci. Nie czuję się dobrze za kamerą. Oglądać telewizję ogląda, ale z drugiej strony, tak, czyli wiesz, normalnie w domu, w zaciszu. Natomiast to był pierwszy program, potem właśnie potoczyły się Królowe Życia, potem dostałam zaproszenie do 10 zadań specjalnych Michelle Moran, potem coś jeszcze było i to tak naprawdę samo zaczęło się tak w ten sposób kręcić. Natomiast ja bardzo pozytywnie wspominam program Królowe Życia, to była mega fajna przygoda, poznałam nowe osoby, nowych rzeczy się nauczyłam, no i to przyniosło mi rozpoznawalność. Ja nie mogę powiedzieć, że nie. Myślę, że każdej, która tam brała udział, przyniosła rozpoznawalność. No tego żadna nie może ukryć, tak? Da się z tym żyć normalnie? Jesteś w stanie normalnie chodzić po ulicach, iść do sklepu, czy cały czas jesteś przez kogoś zaczepiana? Da się żyć, tylko trzeba być zawsze umalowanym. W moim wieku już trzeba być, słuchajcie, umalowanym, chociaż bardzo często mi się zdarza, kiedy przysłowiowo właśnie w swojej dzielnicy wyskakuję do warzywniaka i nagle, o, pani Monika, więc nauczyłam się już teraz, że czy jest słońce, czy nie ma słońca, noszę ze sobą okulary przeciwsłoneczne.
To jest ratunek. Na wakacjach masz troszeczkę spokoju, że możesz na leżaku poleżeć czy cokolwiek? No powiem Ci, że teraz byłam. No właśnie, powiem Ci, teraz byłam na wakacjach właśnie i elegancko sobie leżę. Cała śliska od olejku, włosy spięte, czapeczka gdzieś tak. 5 kilo więcej, tu fałdka, tam fałdka, tu lodzik, tu arbuzik, bo ja nie oszczędzam się, słuchajcie, na wakacjach. Ja, zwłaszcza mój mąż uważa, że kochanego ciała nigdy nie jest za wiele, więc mówię okej. Okay. Ja na wakacjach nigdy nie mam diety, wcinam okropnie. Mhm. No i zdarzyło mi się tak, przepraszam, że pani tak leży sobie, ja sam się, kurde, pewnie krzywo leżę, nie? Ale no my panią znamy z telewizji, czy moglibyśmy zdjęcie? A ja, teraz? Muszę się przebrać. Nie, no mówię, to wejdźmy chociaż do tego morza, tak? No sympatyczni ludzie, tak? No ludzie, wiesz, no żyją też życiem innych, tak? Ja nie mam z tym problemu. Ja do tego też się, słuchajcie, przyznaję. Ja się maluję, jak chcę dobrze wyglądać, to naprawdę mnie malują makijażystki, jakieś fryzury wymyślają. Jak czasem jestem nie za dobrze wymalowana, a potrzebuję coś powiedzieć, korzystam z filtrów z Instagrama czy social media. Też się do tego przyznaję. Przecież 90% tych osób korzysta, tak? Jasne. Zawsze się mnie te kobiety przyznają. Robiłyśmy z panią zdjęcie, taka pani jest piękna, no tutaj, na tej ulicy Królowej Jadwigi. Po co pani te filtry? No stworzyli, no to robię z nimi, tak? No wygładzam się, kurde, w tych filtrach, powiem Ci, jak szesnastka. Ale te filtry są tylko przy zdjęciu możliwe, czy przy filmie? Przy zdjęciach, przy nagraniach, przy wszystkim. Tak, social media to, wiesz, kiedyś nawet nie było na chyba TikToku, teraz słyszałam, że już nawet na TikToku są jakieś różne filtry, więc myślę, że po to tworzą, żeby ktoś z tego korzystał. To jest tak z medycyną estetyczną, z chirurgią plastyczną. Jasne. No po co się kobiety to robią? No po to ten lekarz się uczył, żeby zarobić, żeby to po prostu robić, tak? Mhm. Jakbyś dzisiaj miała powiedzieć, co jest Twoim głównym zawodem, to kim jesteś? Jesteś bardziej bizneswoman, czy jesteś bardziej piosenkarką, czy osobą medialną, czy influencerką? Co jest Twoim głównym zawodem na dzień dzisiejszy? Ja jestem Irena Kwiatkowska, żadnej pracy się nie boję. No tak. Wiesz jak to? Przychodzę, zamiatam, sprzątam, krawaty wiążę. Później wiesz co było, przerywa, wiem. Coś tam nie powiem dalej, bo tym się nie zajmuję. Także słuchaj, ja w każdej branży, w każdej dziedzinie się odnalazłam i wszystko to, co robię, to kocham, tak? Na pewno przeważa tutaj u mnie praca, czyli tak jak mnie nazywają, bizneswoman, tak? No do czegoś dzięki temu doszłam, tak? Też miałam możliwości wystąpienia w takim programie, no też... Wiesz, jakbym była pewnie szarą myszką pracującą w kiosku ruchu, chociaż czasem mi się to marzy, żeby to, co powiedzieliśmy, tak? 8-10 godzin przychodzisz, nie ma telefonów, szasnąć nie ma nic, do dokładnie, widzenia. Tak? Nie ma telefonów, nie ma problemów, bo to zawsze każdy pracownik ma jakieś problemy. No to pewnie bym się nie znalazła w telewizji, tak? Natomiast no, dzięki temu, że gdzieś coś osiągnęłam, ludzie chcą o tym wiedzieć, chcą, żeby im opowiadać, wielokrotnie proszą o jakieś doradztwo, no to... Pewnie dzięki temu też zostałam zaproszona do tylu programów, tak? Jasne. Czyli co, prowadzisz firmę transportową w tej chwili, tą firmę sprzątającą, tak? I zajmuję się też budowlanką, bo budowaliśmy też deweloperkę z mężem, zajmowaliśmy się. No przy aktualnych cenach materiałów budowlanych i przy aktualnych cenach ekip budowlanych, no nie przekłada się to na to, żeby w tym momencie budować, iść dalej w to, więc tutaj zdaliśmy sobie pauzę. No ale otworzyłam też w międzyczasie swoje atelier, swoją markę modową. No właśnie. Dość głośne, huczne było otwarcie. Wiele osobistości tu się też zjawiło. I to jest biznes, który zabrał mi najwięcej czasu prywatnego. Najwięcej. Twoje kolekcje, jakie to są kolekcje? To są typowo dla kobiet? To jest tak naprawdę wszystko. Na pewno kolekcja ślubna, która miała duże właśnie otwarcie. Robił nam Marcin Tyszka, pewnie go znasz, tak? Ukazaliśmy się w wielu gazetach, więc to jest kolekcja ślubna, kolekcja sukien wieczorowych, MC Premium Wedding. Natomiast też mamy kolekcję typowo taką, tak, jedwabną, wiosenną, letnią. Mamy kolekcję kurtek skórzanych, mamy ale dodatki. Typowo dla kobiet.
dla kobiet, dla dzieci i teraz zabrałam się za garnitury szyte na miarę, więc wiesz. Jasne. Możemy otrzyć. Zabrałam się za t-shirty męskie, kolekcji sportowej, dresy i to wszystko na jesień ruszy, ponieważ też takie propozycje i takie zapytania od klientów mam. No jest łatwiej, powiem Wam, kiedy przychodzi do mnie klientka kupić suknię ślubną. Ona nie przychodzi nigdy sama. Ona przychodzi z mamą, czasem z tatą, bo tata jest kierowcą, bo panie coś wypiją. Czasem przychodzi z siostrą, z druhnami. No jak tak siedzą, jedzą, wybierają, kupują, no to w pewnym momencie, no nie mogłaby Pani dla niego coś, widzi Pani, no zawsze mi się to zawsze tak, podoba, oczywiście. Słuchajcie, te żony są super, nie mogłaby Pani dla niego coś otrzyć, dla tego mojego chłopa, no patrz Pani jak on wygląda, no nikt Ci nic gotowego nie mogę kupić, nie, więc stąd też robimy na miarę, ponieważ no my kobiety też mamy z tym problem, tak, albo mamy za duży biust, za małe tyłki, albo za duże tyłki, za mały biust, więc tak naprawdę no w sieciówkach kupisz dresy, oczywiście, tak, natomiast no suknia, ona musi leżeć, to musi być dres zawsze się jakoś ułoży, ale garnitur ma to do siebie, że w zasadzie jeśli chce mieć porządny garnitur, to powinien być uszyty na miarę. Dokładnie. Wystartowałaś z wielką pompą z tą firmą. Nagle się stałaś bardzo popularna, ta firma się stała popularna. Jakie plany na rozwój tego wszystkiego? Zamierzasz pootwierać dużo filii tej swojej firmy? Wiesz co, na razie chcę się skupić typowo na tej kolekcji ślubnej, chociaż ta kolekcja, która też mamy właśnie kurtek skórzanych, która, no to są nasze tak naprawdę pojęci bestsellery. Nie spodziewałam się tego nawet, tak, że kurtki skórzane będą tak rozpoznawalne i tak chętnie kupowane przez klientki. Najpierw chcę się skupić typowo tutaj na działalności właśnie w Krakowie, na tym szyciu na miarę. Jeżeli czas pokaże, czy będę miała możliwości, jak najbardziej będę chciała otworzyć pewnie w innych miastach. I to działać też w innych miastach, tak? No marzy mi się, powiem Ci, otworzyć na pewno atelier we Włoszech. I jeśli tylko zdrowie, Bozia da. Światowa stolica mody. No w tej chwili też Włochy dużo ludzi ze świata mody rzuca się na Dubaj. Tam też podobno są olbrzymie perspektywy i nieograniczone możliwości. Też, natomiast ja mam jakiś sentyment do Włoch. Do Włochów. Nie mówię w sensie mężczyzn, tak? Bo z całym szacunkiem są bardzo przystojni. Ale ja ogólnie lubię ich kulturę. Jasne. Lubię ich kuchnię. Oni mają wszystko. Oni mają morze, oni mają góry, oni mają słońce, oni mają proste, ale pyszne jedzenie, nie? I dla mnie oni, ja przynajmniej poznałam tą część Włochów, a też mam rodzinę we Włoszech, którzy zawsze są gościnni. To mnie się w nich to podoba, nie? Masz rację. Wybuchowi, jak trzeba, ale są zawsze gościnni. Mnie się to strasznie podoba. A swoimi kolekcjami chcesz docierać do przeciętnego Kowalskiego, czy chcesz, żeby ta moda była raczej ekskluzywna? Wiesz, to na pewno i tak, i tak. Część kolekcji jest na pewno ekskluzywnej, bo skoro masz jedwabie, najwyższej jakości jedwabie, tak? Ja to wszystko ściągam z Włoch, z Portugalii, z Hiszpanii. Masz odszycie ręczne, masz szycie na miarę, i drogie materiały, drogie koronki, tak? To wszystko się wiąże z tym, że cena idzie do góry, więc wiadomo, to nie jest sieciówka. Ale grono moich właśnie fanów, grono moich obserwujących nie stać na suknię za kilka tysięcy, tak? Więc tutaj troszeczkę chcemy wyjść naprzeciw temu, więc stworzyliśmy właśnie część takiej kolekcji sportowej, tańszych dresów, jakieś t-shirty, tańsze obuwie stworzyliśmy, które też bardzo cieszy obuwie się. Też? Tak, szpilki damskie cieszą się bardzo. Słuchajcie, no część praktycznie kolekcji się już będzie kończyła, ponieważ ja wymyśliłam, że w szpilkach naszych damskich, bo wiecie, wy panowie pewnie o tym nie wiecie, że na weselu czy na innych imprezach, no my bidne chcemy pięknie cały wieczór wyglądać, a niestety nogi odmawiają posłuszeństwa. Tak. Więc mamy taką specjalną to też poduszeczkę przy podbiciu, że ta nóżka jednak jest mięciutko i nie czuć tego dyskomfortu. No wiadomo, jeśli będziesz tańcował do 8, 9 rano, no to te nogi tak puchną i bolą, tak, w szpilkach. Natomiast no mamy też torebki, wiele, wiele rzeczy, naprawdę. Także no staram się też wyjść naprzeciw tym osobom, bo wiem, że też chciałyby przysłowiowo cokolwiek mieć z MC Premium, tak, więc no, ale jednak mówię, no
sama nazwa, tak, wskazuje, tak, no że... premium, ma natomiast być widzisz, no zdarzam się z takimi komentarzami, z takimi właśnie wiadomościami od naszych klientów, których nie stać na wiele rzeczy. Pani, mam takie klientki, które składają sobie pieniążki, kupiły sobie dres, powiedziały, że to będzie jedyna firma, w której będą kupować, bo po pierwsze rzeczywiście to nie jest opowiadanie. To jest jakość. Tak. To jest jakość odszycia, to jest jakość materiału i woli mieć jedną, a konkretną rzecz niż 10 bubli, gdzie po jednym praniu to wygląda jak po prostu szmatka, nie? Mhm. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Szykują się jakieś nowe programy, jakieś nowe płyty, jakieś nowe biznesy? No płytę chciałabym wydać, jak będę mieć te 12 piosenek. Teraz miałam troszkę przerwę, bo i wakacje, i otwarcie tutaj własnej marki, tego atelier spowodowało, że byłam non-stop w pracy i w podróży. Więc płytę na pewno chciałabym wydać. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku. Znając mnie, na pewno mi się uda. Troszeczkę się zaczęło koncertów, więc gdzieś zacznę się też pojawiać na takich większych koncertach, nie tylko prywatnych. No i co? No i dostałam propozycję z telewizji takiej dość dużej niemieckiej. Mhm. No, niemieckiej? Wstępnie z niej skorzystałam. Tak. Niemiecka telewizja, czy tej znalazła w Polsce? Tak. Aha. Nie możesz zdradzić jeszcze, jaki to będzie program? Co to będzie? Nie, ale wszystko w swoim czasie się dowiecie. Mhm. Ale na pewno będzie warto to oglądać. Słuchajcie, będzie warto, bo no, plany są ambitne. To akurat nie przyjeżdżają w okresie, kiedy będzie się strasznie dużo rzeczy działo w moim życiu, więc na pewno warto będzie to oglądać. Mhm. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces? Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Myślę, że do sukcesu jeszcze mi daleko. Ale jak jestem w kopalni sukcesu, no to kto wie, kto wie. Jezus, jaka skromność. Nie, wiesz co, dużo rzeczy jest przede mną jeszcze. Mhm. Nie mogę na tą chwilę powiedzieć, że w 100% osiągłam sukces, tak? Osiągam go w pewnej tam, nie wiem, podziale, nie wiem, może 60-70%. Mam pewne rzeczy, pewne marzenia, które chciałabym, żeby się ziściły i jeśli one się spełnią, jeśli pomogę, tak, bo ja to zawsze powtarzam, marzenia same się nie spełniają, je po prostu trzeba dążyć do nich, to wtedy pewnie się spotkamy i ci powiem, słuchaj, no jestem, tak, to jest ten sukces, który osiągnęłam. Natomiast no jeszcze troszeczkę mi brakuje, biorąc pod uwagę, że wszyscy twierdzą, że ja już osiągłam sukces i jak najbardziej, ja się tak czuję jako kobieta sukcesu, bo cofniemy się wstecz, w ogóle... Miałam wiele marzeń, ale na pewno nie marzyłam o takich rzeczach, które się ziściły, tak? Więc to na pewno nie mogę być aż tak skromna, że powiem nie, jeszcze sukcesu nie osiągnęłam. Mhm. Natomiast ja cały czas tworzę, cały czas wymyślam. Mój mąż zawsze mówi, Boże, kiedy to się skończy? Ja mówię, jak umrę. Ale nadąża za twoimi wszystkimi pomysłami? Nadąża. Mój mąż jest oazą spokoju, więc to też fajnie się uzupełniamy, tak? Mhm. Że ja to mu zawsze mówię, że słuchaj, ze mną nigdy nie masz nudy. Tobie nawet, bo to jest też takie fajne, wiesz, on nawet nie ma czasu pomyśleć o innej kobiecie, bo ja cały czas po prostu coś wymyślam, wiesz, także cały czas jest wesoło. No, nie ale nudzi aktywnie się uczestniczy ze mną. Też w biznesach wszystkich, tak? Uczestniczy jak najbardziej, mój mąż mnie bardzo wspiera, pomaga mi, no ja powiem ci, na pewno nie byłabym w stanie osiągnąć większej połowy rzeczy, będąc sama, tak, no byłoby mi ciężko. Ale oprócz męża jest sztab ludzi, którzy ze mną pracują od lat, którym serdecznie dziękuję z całego serca. No nie oszukujmy się, my możemy wymyślać, tak, tworzyć biznesy. Bez ludzi bylibyśmy nikim. I to o tym ważne, żeby każdy pracodawca pamiętał, żeby nie traktował swoich pracowników jak przysłowiowych roboli, tak, nie ubliżając nikomu. Oczywiście możemy trafić na różnych ludzi, tak, natomiast mówię, mam to szczęście, że ci, którzy nie chcą ze mną pracować, sami się tasują szybko. Tak. Natomiast mam szczęście do tych, że trafiam naprawdę na super ludzi. I to jest mój też sukces. Oczywiście. Mając ludzi, którzy mnie wspierają, którzy są ze mną w moich... No wiesz, oni też muszą nadążyć, tak? Tak. Dziś robimy to, a ja mówię, sorry, jutro koncert, ja muszę w czymś wyjść. Jutro? No. Więc wiesz, to też ludzie... Ale też widzę, te dziewczyny to kręci, tak? Kurczę, mówią, tu naprawdę nie wiemy, co się dzisiaj stanie. Mhm. No fajnie, to nie jest tak, że idziesz właśnie i pójdziesz... Roller coaster. Tak, tak, to jest cały czas, wiesz,
A na koncertach występujesz w swoich ciuchach w tej chwili? W swojej kolekcji? Tak, no, w większości nawet teledysków, chyba w 95% występuję w swoich ciuchach. Tak. Super. Życzę Ci kolejnych sukcesów. Dziękuję. Żeby firma się bardzo rozwijała, żebyś osiągnęła na wszystkich tych polach, na których działasz, mega sukces. Dziękuję Ci również za wywiad. Mega pozytywny gościu. Dzięki. Jeżeli dzisiejszy odcinek się Państwu podobał, proszę koniecznie wcisnąć pod filmem ikonkę subskrybuj i zostawienie łapki w górę. I oczywiście, jeżeli możecie, upubliczniajcie ten materiał, żeby miał jeszcze większy zasięg. Dziękujemy pięknie za oglądanie i pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia.